Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Tomb Raider Underworld. W dalszym ciągu jesteśmy w Tajlandii. W poprzednim odcinku próbowały nas zabić pająki, nietoperze, jaszczury i tygrysy, więc jest bardzo zabawnie. Mimo tego największym zabójcą Lary Croft okazałem się ja, zrzucając ją wiele razy z wysokości, łamiąc jej przy tym kręgosłup. Aczkolwiek fakt, że wszystko nas w tej dżungli próbuje zabić, sprawia, że zaczynam wierzyć w to, że dzisiaj będzie jeszcze gorzej. Tak, ostatnio skończyliśmy w tym miejscu, udało nam się otworzyć zejście na dół. Tylko jak tam zejść? Czy tam jest woda na dole? Nie wiem. Sprawdźmy. O! Dobra. Od razu na wszelki wypadek trzymałem kół, gdyż wiedziałem, że prawdopodobnie będzie mi potrzebne. Dobra, wchodzimy do jakiegoś starożytnego świata, gdyż poziom, w którym teraz się znajdujemy, nazywa się Ancient World. Miejmy nadzieję, że nie będzie taki długi jak poprzedni poziom. Chociaż z tego, co sprawdziłem, poziom, który zrobiliśmy w ostatnich trzech odcinkach, bo na tyle części go podzieliłem, był najdłuższym poziomem w grze, więc jestem dobrej myśli i miejmy nadzieję, że już tak długo się męczyć nie będziemy. Tymczasem znowu zbijamy wazy jak ostatnio i znowu nic w nich nie ma. Dobra, gdzie ja mam iść? Boże, prawie spadłem do tej dziury. Pewno to by się dla nas źle skończyło. Tak, zdecydowanie wody tam nie było. Czyli dobrze, że tam nie zajrzałem. Dobra, tutaj widzę jedyne przejście, które jest co prawda zamknięte. A może nie? Aha, jak widzimy przy pomocy rękawicy, którą Lara zdobyła w... Gdzie ona to zdobyła? Na Morzu Śródziemnym może otwierać takie oto dziwne rzeczy oznaczone... I co ja mam z tym zrobić? Nie no, E nie działa. Może Q? No ale... Myszką? Też nie. To co ja mam teraz z tym zrobić? Aha, dobra! Okej, okay, już rozumiem. Czyli posiadając tą rękawicę mamy super boską moc. W sumie jak Thor. Ma to sens. Dobra, co my tutaj mamy? Jakieś drzewo w środku jaskini. Zjawisko paranormalne. Zobaczmy, co my tutaj w ogóle na środku mamy. This was here long before the upper temple was added. Proto-Norse runes again. My son, your treasures here and far, this gauntlet's twin, your belt Megingjord, and the mighty Mjolnir, are protected by the dead to keep Jormungandr subdued. But the map's been destroyed, and recently. If one of Thor's gauntlets was here, it's gone now. What's this? Natla, I see your goal and I'm your puppet no longer. Richard James Croft. Father did this. RJC. Strange. Father never used his middle initial monograms to avoid confusion with his father. That's where you hid the artifact. You sly old fox. Now, if I can just make it back to the boat. Dobra, jak się okazało, przed nami w tym miejscu był ojciec Lary Croft, który skradł artefakt, właściwie wziął sobie po prostu, nikt go nie pilnował. Wziął artefakt Thora, który się tutaj znajdował i go ukrył. Więc naszym zadaniem jest po prostu teraz dostanie się z powrotem do łodzi Lary. Myślę, że to nie powinno być trudne. A czy faktycznie tak będzie, to się zaraz okaże. Dobra, jesteśmy na dole. O, mamy skarb. Bardzo miło. I co my tutaj mamy? Czy mogę za pomocą mojej rękawicy to przesunąć? Nie bardzo. Ale możemy się dostać na drugą stronę. Dobra. Nie, Lara. Nie, zleć mi tutaj. I co teraz? Dobra, Lara, złap się tego. Tylko, że... E. Co mi da E? Po coś to tutaj na pewno jest. Dobra, zejdź na dół. Kurczę, coś mi mówi, że...
Żeby się rzucić w przepaść. Nie zupełnie to miałem na myśli. Czasim mówi, że ja w jakiś sposób mam tą ścianę przesunąć. Tylko w jaki tego jeszcze nie wiem, gdyż ona się świeci na niebiesko, tak jak ta ściana, którą znaleźliśmy tutaj, gdy przyszliśmy. Wow, nie chciałem, żebyś się tego złapała, ale okej, niech ci będzie. Nie! Kurde! Przyciski mi się pomyliły. Czyli widać, w rękawicy Thora zyskujemy nową umiejętność przesuwania takich wielkich ścian. Dobra, skocz na chwilę tutaj. Jeszcze pozwólcie, się tutaj rozejrzę. Lara? Lara! No co ty? Co, ona zacięła się? Czy ja mogę coś tutaj zrobić? Nie, ta ściana nie działa. Tutaj także nic nie ma. Wejść tutaj nigdzie nie mogę. No, mogę co najwyżej się tego przyczepić, ale co mi to da? Na pewno rozwiązanie jest... Nie, tego się puść, Laro. A właśnie! Już wiem. Już mi przyszło do głowy. Może Lara, nie łap się tego. Nie chcę, żebyś się tego łapała. Chciałem, żebyś się tego złapała. I może ja to mogę teraz przyciągnąć, mając tą rękawicę, która mi daje taką boską moc. Tylko czym się przyciągało? Nie? Lara kiwa głową, że nie. To nie. No ale to w takim razie jak się tej ściany pozbyć? Kurczę, nie wiem. W jakiś sposób musimy to zrobić. Czekajcie, zejdę trochę niżej. Wskoczę na drugą stronę. Dobra. No i co teraz? Tędy mógłbym jakoś przejść. Tutaj jest jeszcze coś, czego się mogę złapać? Nie, tylko to. To gdzie ja mogę iść? Kurczę, tutaj nie za bardzo coś widzę. Dobra, to wrócimy na tą stronę. Miejmy nadzieję, że Lara nam nie zginie. Teraz pójdę tutaj. Na samą górę i porozglądam się, no bo jak widzicie, nie za bardzo tutaj cokolwiek widzę. Ale być może dlatego, że ja po prostu nie zwracam na coś uwagi. Nie, Lara, puść się tego. I gdzie ja tutaj mogę przejść? Dobra, już widzę. Tutaj jest zejście na dół. Hop. 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 I jesteśmy. Dobra, i teraz jak ja to mogę przesunąć? Okej. Aha, i to tak teraz działa, dobra. Okej, lecimy na górę. I co mi to dało właściwie? Dało mi to coś, czy tak średnio? Chyba średnio, ale przynajmniej już mamy jakiś punkt odniesienia, bo wiemy, co możemy przesuwać. Tutaj nic ciekawego nie ma. Czyli chyba jednak powinienem to przesunąć w drugą stronę. Dlatego też zejdę jeszcze raz na dół i będziemy kombinować inaczej z tym. Hop, hop, hop. Bierz to, Lara, i kręcimy w drugą stronę. Skoro nie w jedną, to może w drugą. Dobra. Teraz wejdę na górę i zobaczę, czy to mi coś dało. Tak, dzisiaj trochę poskaczamy sobie w górę i w dół. Nie, no, wróciłem teraz do punktu wyjścia, więc to nie o to chodziło zdecydowanie. Czyli jednak pierwsza wersja była lepsza. Dlatego też złażę na dół. I przesuwamy to na drugą stronę na maksa, jak się tylko da. Dobra. I co teraz? Mogę jakoś przejść z drugiej strony? Sam nie wiem. Mogę teoretycznie teraz na to wejść. Czy Lara może na to wskoczyć? Obawiam się, że nie. Co my tutaj możemy teraz zrobić? Jakbym na przykład zeskoczył, złapał się tego, to dokąd teraz mnie to może doprowadzić? Chyba donikąd. I chyba raczej tego nie przeżyję teraz. Mogę się tego złapać? Nie, mogę zlecieć na dół. Oj, coś czuję, to będzie ciężka zagadka. Dobra, złazimy jeszcze raz na dół.
Gdzie mamy supermoc? Jesteśmy superbohaterem. No tego się po tej grze, szczerze mówiąc, nie spodziewałem. Dobra, łapaj to, Lara. Tak, to już widzieliśmy 10 razy. Dobra, kręcimy jeszcze raz. No na pewno muszę to przekręcić na tę stronę, bo tej innej możliwości nie ma. Już dalej się nie da. Dobra. Hop na górę. Dobra, jesteśmy... A, bo to jeszcze po tej stronie można się złapać. Okej, może to mi się do czegoś przyda. Dobra, jesteśmy... Nie! Pomyłka. Nie chciałem się puścić. Przepraszam bardzo, Laro. To było nieprzemyślane. Trochę mi się jeszcze te przyciski mylą. Nie da się ukryć. Dobra, przejdźmy po tej stronie. Zobaczymy, co tutaj ciekawego możemy znaleźć. O ile cokolwiek jest. Jest coś po tej stronie? Nie bardzo. No to idziemy na drugą. Skoro nie po tej, to na pewno po drugiej coś będzie. No, Lara, złap się tego, kobieto. Nie! Znowu mi się przycisk mylił. Ja mam jakieś problemy z tym kontrolem. Ciągle go nagminnie używam. O dziwo, dzisiaj się wystarczająco szybko orientuję i nie zabijam naszej Lary przy tym. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie. Być może teraz uda się to znowu przesunąć, czy nie? Nie no, z tego co widzę, mogę to co najwyżej przesunąć z powrotem, więc opcja całkiem słaba. To jak to zrobić? Czekajcie, wejdę jeszcze raz na górę. Jak to dalej przesunąć? Dobra, zejdę tędy. Spróbuję zrobić jakoś tak. Doczepimy tego. Czy ja mogę to teraz przyciągnąć? Czy nie bardzo? Nie, Lara kiwa głową, że nie. Więc nie, to nie. Dobra, to co ja mogę w takim razie tutaj zrobić? Kurczę. Nie wiem. Jedyne, co mogę zrobić, to kręcić tym środkowym filarem. Tylko, że co z tego? Mogę za to... O, mogę tego złapać. Dobra. To wiele wyjaśnia. Dobra, zakręcimy najdalej, jak się da. Dobra, idziemy, Lara, idziemy, 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 idziemy. Myślę, że to o to chodziło. Ojej, jakie ciężko. Dobra, starczy. Dalej już nie pociągniemy, to teraz pójdę na środek. Nie! Ała! Dobra, ale już wiemy, co mamy zrobić w dalszej kolejności. Po prostu trochę przedobrzyłem, nie spojrzałem, co tam jest. Dobra, lezimy. Idziemy na dół. Mamy checkpoint, który już znamy. Tak, znowu mi to pokazują, już chyba 10. raz. No ale co mi tam? Dobra, kręcimy. Niby to taki jeden pilar, który trzeba pokręcić, a jednak tyle problemów przy sporza. Nieważne, idziemy na górę. Dobra, teraz tutaj. Hop, teraz chwytamy w tym miejscu. Nie, Laro, puszczaj. Teraz chwytamy w tym miejscu i idziemy do tyłu. W ogóle co przedstawiają te niebieskie symbole? Jakieś znaki, jakieś bronie, cholera wie. Dobra, dajesz, Lara, do góry. Trochę chyba za daleko, bo nie ma na czym tam się zatrzymać. Dlatego weź trochę do przodu, Laro. Ja mi się tutaj na wszelki wypadek zapiszę grę, żebym nie musiał znowu złazić z góry po raz 10. Dobra. I idziemy na drugą stronę. Miejmy nadzieję, że to o to chodzi. Tylko się najpierw rozbujajmy. Hop. Dobra. Teraz tak, tutaj. O! Przy okazji znaleźliśmy jakiś skarb. Spoko. Dobra, ale co mi to dało? Chyba niedużo. Wydaje mi się, że za daleko to przesunąłem. Dlatego też musimy... niestety wrócić. I trochę to przesunąć bliżej. Dobra. No, Laro, co ty robisz?
Nie ten przycisk standardowo. Na szczęście na dzisiaj żadne jaszczury nie atakują, chociaż tyle lepiej. Przesunę to trochę bliżej, powiedzmy. W sumie to nie wiem, dokąd to najlepiej przesunąć. Może tak? Spróbuję tutaj. Niestety nie mam wglądu na obie strony, więc ciężko ocenić, czy dobrze to przesuwamy. Sprawdźmy teraz, czy to nam coś da. No jeszcze nie bardzo. Czy mogę na przykład na to wejść teraz? O, na szczęście nawet mogę. Dobra, wejdźmy na górę i zobaczmy, dokąd to teraz prowadzi. Skąd my przyszliśmy? Bo trochę już nie ogarniam. Stąd przyszliśmy, jesteśmy po tej stronie. No dobra. Teraz warto by było się dostać... Już wiem. Chyba. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jednak pociągniemy to na full. Jak się tylko da. Puść się, Laro, proszę cię. No. Wskaźnik mi się nie chciał pokazać. Dobra, przeciągamy to jeszcze raz na fulla. Znaczy tak, żeby mieć jak stąd wyjść. Teraz nie za bardzo mamy, trochę za bardzo. Jeszcze kawałek, dobra. Teraz idziemy na drugą stronę. Okej, mogę teraz jakoś przejść jakąś dziurą, czy w jakikolwiek inny sposób na górę się dostać, czy nie bardzo? Z tego co widzę, ciężko by było z dostaniem się na górę. Dlatego też jednak wrócimy. Nie! Nie dokładnie o to mi chodziło. Znowu ją zabiłem. Dobra. Gdzie nas zapisało w ogóle? W jakimś dziwnym miejscu czy od początku? Jak to jest? Coś tu się dziwnego stało, zdecydowanie. Dobra, to przejdę z tej strony w takim razie. Spróbuję ogarnąć to, co chciałem na początku. Możemy przepchnąć z tej strony? Na szczęście możemy, dlatego też Lara, złap to. I pchamy. Może z tej strony się dalej to da dopchać. Okej. Dobra, puszczaj tego, lecimy na drugą stronę. Zobaczymy, czy w ogóle coś mi z tego wyjdzie. Dobra. Teraz tutaj... O, mogę się nawet na górę dostać, a to miłe. Okej. Pozwólcie, że zerknę. Dobra, tutaj nie przejdę. Więc teraz musimy kawałek... Nie, o, nie topę, siema. Dawno was nie było, a już zdążyłem powiedzieć, że nic mnie tu nie chce zabić. A jednak nie zupełnie. Dobra, teraz musimy przepchnąć kawałek tutaj na dole. Jakie to jest monotonne łażenie w tej wewte. O, czyżby się udało? Wygląda na to, że tak. Czyli jednak nie musieliśmy już na dół schodzić, czyli wszystko jest w porządku. Idziemy zatem na górę. Jak nie na dół, to na górę. Dobra, droga otwarta, lecimy dalej. Jako, że nietoperze się pokazały, więc pewno inne żarłaczne dziadostwa także się ukażą. Chociaż ja bym wolał, żeby się nie ukazały. Co my tu mamy? O, rękawiczka jej się wyczerpała. Oho. Dobra, jak widzimy, rękawiczkę trzeba ładować. Lara nie za bardzo wie, w jaki sposób, ale jakoś trzeba ją ładować. Dobra, myślę, że w tym miejscu skończymy. Mimo, że za dużo tutaj nie zrobiliśmy, ale zaczął się kolejny rozdział, którym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dlatego też dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam na oglądanie kolejnego odcinka. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć! Wiecie co, jednak postanowiłem wrócić. Zobaczyłem, że nam poprzedni rozdział zajął tak mało czasu, że uznałem, że aż szkoda w takim miejscu kończyć. Tym bardziej, że tutaj pająki nas próbują zamordować na dzień dobry, więc musimy się na nich zemścić. Dobra. Idziemy do wody, czy nie? Tam. Po co do wody? Pewno jakiś skarb tam będzie, czy coś, ale nie chciałbym dzisiaj za bardzo błądzić.
Wow, coś się stało. Przeciągnęliśmy jakąś dźwignię na dół. Nie wiem, czy to coś oznacza. Aha, ona wraca na górę, dobra. Wejdźmy do wody. Zobaczę jednak, co tutaj jest. Tak, niestety teraz sprzętu do nurkowania nie mamy, czyli obawiam się, że nam się powietrze skończy. Jak widzimy, mamy niebieski wskaźnik z larą. Przypuszczam, że to jest stan jej oddechu. Nie możemy doprowadzić do tego, żeby się nam wyzerował. Dobra, co my tutaj mamy? Na pewno coś w tej wodzie jest. Gdyby tutaj nic ważnego nie było, to po prostu tej wody by tutaj nie umieszczali, tylko by zrobili standardową przepaść, do której jak wpadnę, to zginę. Dlatego też ja się tutaj jednak rozejrzę, mimo że teoretycznie początkowo nie miałem takiego planu. Jestem w wodzie. No ale co z tego? Dobra, gdzie ja mam się w ogóle dostać? Bo tutaj żadnego miejsca nie widzę, które mogłoby być naszym celem. Dobra, jeszcze raz popływam, bo obawiam się, że... O, mamy skarb. Pozbieram sobie, czemu nie? Dobra, tylko czy w tej wodzie jest coś jeszcze, czy... A, tutaj mamy jakieś przejście, dobra. Checkpoint zadziałał, czyli przypuszczam, że tutaj właśnie powinniśmy się dostać. Dlatego płyniemy, miejmy tylko nadzieję, że się nam Lara nie udusi w międzyczasie. Jestem ciekaw, do czego tam ta dźwignia była i czy będzie nam jeszcze do czegoś potrzebna. Bo wygląda, jakbym stąd już miał wypływać, tak na full. O, zamknięte. Otwieramy, Laro. Wyjście. Choć się powietrze skończy i będzie lipa. No jak widzieliśmy, jak widzimy, wypłynęliśmy na powierzchnię. I dotarliśmy do naszej łodzi. Nie można było tak od razu. Find anything? There was a map, but father destroyed it. Well, the acorn certainly didn't fall very far from the tree. He did it deliberately to keep the information from Nattler. But I'm sure he recorded everything first, and what's more, he found Thor's other gauntlet. Where did he put it? Right under your nose. No dobra, jak widzimy, Lara chyba wraca do domu. Po drugą rękawicę Thora. Jak się okazało, jej ojciec ukrył ją w rezydencji Croftów. Czyli tym razem przynajmniej nie będziemy odwiedzać dzikich, starożytnych ruin, a pójdziemy do miejsca, które myślę Lara zna bardzo dobrze. Tak jak widzimy, wchodzimy do rezydencji Croftów i będziemy szukać, gdzie tu tatuś schował drugą rękawicę Thora. Czyli jak widzimy, rozdział, który się... O, znowu możemy wybrać strój. A weźmiemy ten. Naprawdę mi jest broń w rezydencji potrzebna? Weźmiemy to, co wcześniej, gdyż się przywiązałem do tych karabinów maszynowych. Aczkolwiek myślę, że teraz nietoperze i tygrysy nas atakować nie będą, ale zobaczmy, co się stanie. My apologies, Lady Croft, but I have not tended to the crypt. Why didn't you ever tell us this was down here? Yeah, I wish I still didn't know. You know what? I'll wait up here. I did warn you that playing your music so loud could wake the dead. No jak widzimy, rezydencja Croftów jest pełna niespodzianek, niczym starożytne ruiny w Tajlandii. Tak, w kolejnej
kolejnym odcinku czeka nas wycieczka pod kryptą w rezydencji Croftów. A dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!